20 zł z loda Big Milka. Siemandero, witam nad jeziorem. Powróciłem w te tereny. Będę łowił oczywiście tam dalej. Spójrzcie, ile grążeli. Mam wiadernego oczywiście ze sobą. No jest różnica. W lutym jeszcze nie było tych rowerków. Tatarak nie był tak wysoki jak tam. Ale dzisiaj widzę, że zamknięte. Jeszcze jest środek tygodnia. Jeszcze nie w pełni sezon otwarty, także nikomu nie będę tu przeszkadzał. Tam dalej wędkarze sobie łowią. No ale ja tutaj będę im naganiał ryby, jak już. Także tutaj jest to zagłębie złomowe. No i co? Wchodzę do wody. No, wiadro sobie postawię tutaj na betonie. Nie będę musiał iść do brzegu, jak coś złowię. O, może nie odpłynie. Pierwsze zanurzenie. Ciekawe, czy od razu coś wyjdzie. Chyba tak. Chyba wyjdzie. Pięknie. Od razu wyszły artefakty. Jest pierwszy kwadraciak. Ostatnio na Pchim Targu sprzedaliśmy 3 gwoździe. Właśnie takie kute kowalskie. Pan robił jakąś figurę Jezusa na krzyżu i potrzebował 3 gwoździ, wiadomo w jakim celu. No to trafił idealnie. Stare kute gwoździe. Lepiej nie mógł trafić. Kolejne gwoździe. Mamy już coś porządnego. Taka piękna śruba. No to już trochę waży. Trzeba podklejać te tygrysie małże. Tutaj jeszcze taki wielki gwóźdź. Właściwie fragment gwoździa, bo łamany. Ale też piękny stary gwóźdź. No i mamy jakieś tutaj takie płaskowniki. To wszystko od starych pomostów. Jakieś narzędzia, tutaj były jakieś warsztaty też. I to wszystko tutaj wpadało do tej wody. Dziesiątki lat temu. O, piękny gwóźdź. Tym razem. No niesamowite. Tyle tego wychodzi, a już tyle razy tu chodziłem. Teraz taką kotwę złapałem. O, piękny nit wyskoczył. Kawałek płaskownika. Tutaj sobie pozwoliłem postawić wiadernego na rowerku wodnym. Może nikt się nie obrazi. Będę miał bliżej po prostu do wrzucania fantów. O matko, a co to jest? Jakiś płaskownik cały oblepiony przez te małże. Oczywiście łatwo je zdjąć. Niech sobie znajdą następny domek. No i taki gwoździor wielki. Patrzcie na to, ale piękny. Ale wielki. Jak kolejowy. Możliwe, że używali tu kolejowych też takich gwoździ. No i jeszcze kilka batoników innych. Ła, ale baton. Taki kątownik z jakiegoś ogrodzenia też tu wskoczył. Pięknie. Piękna dawka złomu. Proszę Państwa, zaczynamy grube łowy, czyli już takie porządne kotleciory, szpilory. No spójrzcie na to, piękne. Złowić wiadro takich i już jest dzień ustawiony. Poza tym tutaj jest jeszcze taki z nakrętkami chyba, śruba taka z nakrętkami.
Czekajcie. O. Jest piękny grzybek. No i jeszcze gwoździki oczywiście. Ale takie szpilory to ja lubię. No i mamy kolejne gwoździory. Takie duże też. Spójrzcie, ciekawe. No oczywiście gwoździe, takie nity. Takich nitów, malutkich grzybków bardzo dużo wychodzi. Od statków starych, nitowanych. Taki półksiężyc gruby wyszedł. Też nie wiadomo od czego. Widać, że wycięte. Wycięte. Z czegoś. Wystarczyło przeciągnąć jakieś 5 metrów i tyle się tego nazbierało. Jakieś takie dziwne rzeczy. Piękne gwoździe znowu. Kwadraciaki. Nity. Śruby. No, cała masa fantów. Wiadro. Już na dnie ciemno. Nie jest może jeszcze bardzo dużo, ale no już jakieś 3-4 kilo jest. Tutaj jest coś. Nie wiem, jakieś zagłębie chyba, zrzut złomu, a może i coś większego. O nie. O nie. Ile tego jest w jednym miejscu. Czuć jakimś smarem. No jakieś ciekawe rzeczy niektóre są. Znaczy to wygląda tak. Ja opróżniłem właśnie magnes. Idę tutaj. Rzucam magnes. I zaraz wyciągnę magnes. Zobaczycie. To co, wyciągać już magnes? Czy jeszcze trochę? Wyciągnę już. Tak to wygląda. Na żywo. Nie będę pokazywał wam wszystkich gwoździ przecież, nie? Czekam na jakieś grubsze. O! Ale piękne fanciki. O, spójrzmy na to. Czekajcie. Taka szpila. O, taka szpila fajna. To chyba sobie zostawię. Fajna. Tutaj zaokrąglone, tutaj szpikulec. Ciekawe. No i oczywiście tutaj piękna taka śruba. Zrobiłem taką ekspozycję tutaj na betonie. Jakby ktoś przechodził, pytał się co łowię, no to mam tu taką pokazówkę. Muzeum na otwartym powietrzu. Od razu ekspozycja. Myślę, że tego gwoździa świeżo wyłowionego też można tutaj dać na ekspozycję. Wyłowiłem chyba jakiś skobel. Tak. Zamknięcie od tej szopy może, która tutaj była na pomoście. Na pomostach tutaj były takie warsztaty właśnie. Szkutnicze, ale nie tylko. No coś ciężkiego idzie, proszę państwa. Coś dziwnego. Wow. Co to jest? Wygląda jak stojak na choinkę. Może to był stojak na choinkę. Kto to wie? No nieźle. Coś innego. W końcu. No i oczywiście jakaś podkładka gruba taka. Płaskowniczki jakieś. Tutaj widzę, że
Troszeczkę się oddaliłem i trochę inne fanty wychodzą. Mniej gwoździ. Ale to jest no niesamowite. Patrzcie, już wiele osób pewnie widziało, ale takie leżaczki tutaj są. One są specjalne, robione pode mnie. Poprosiłem burmistrza o strudy, żeby robił takie wystające leżaczki, żeby fanty tutaj, telefony, pieniądze wpadały tutaj do wody. Dzielę się pół na pół. Niestety, jak na razie, tylko ludziom te kapsle wpadają tutaj z pomostu, znaczy z tych leżaczków. Tylko kapsle. No, niefortunnie się otworzy piwko i pyk do wody kapselek. Ale mam tu kapsel, którego nie mam. Znaczy, mam tu kapsel, którego nie miałem. O, może tak. Nowy do kolekcji. Na dobry początek tutaj napisali. No, zgadza się. Czyli to jest dobry początek, te fanciki. No tak o blachę jakoś wyłowiłem. Dobrze, dobrze. No, mamy z tych większych rzeczy teraz śrubkę taką. Jest grosz na szczęście pierwszy. I coś takiego. Obstawiam, że to mogło być jakieś wiertło. Tylko się niestety rozpękło. Takie wiertło do robienia takich dużych dziur. No nie wiem, nie wiem. Tak mi się wydaje. Taka nasadka. Zrobiłem sobie takie kółko tutaj. Tutaj jest dość dużo fantów. I czuję już na magnesie, że jest obciążenie wystarczające, że można wyławiać. No spore, spore rzeczy. Może też fragment jakiejś łodzi, jakiegoś statku. O, tutaj to, czekajcie. O, telefon mam. Właściwie fragment telefonu. Szkoda, że nie cały. Fajnie by było złowić telefon. Jakaś nakrętka ze złamaną śrubą w środku. Oczywiście gwoździki. No i tutaj przypomina to fajerkę. Chyba to taka gruba fajera jest. Muszę obskubać te małże. Może jakaś fajerka z pruskiego pieca. Taka podwójna, gruba. Może tutaj mieli takie, a może to jest coś innego. Ła, ale jesz. Jakaś płytka. Tym razem oblepiona małymi gwoździkami i innymi fragmentami metalowymi. Taki jeżowiec mazurski. Lepiej na nim nie stawać. No, najnowsze znajdki tu pokazuję wam. Takie grubsze. O, patrzcie, jaka piękna szpila. Zostawię sobie ją też. Tutaj piękna taka też śruba. Też sobie zostawię. Normalnie jak Karol Strasburger w nenufary tutaj. Tylko to są grążele żółte, ale też można. No i tak sobie tutaj idę i cofam się. Staram się ich nie wyrywać, tych grążeli. Parę liści się oberwało, ale nic im nie będzie. No i tak sobie tutaj śmigam. Już z paroma osobami sobie podyskutowałem. Jeden pan, ten co ostatnio tu łowiłem w lutym, to dzisiaj też był, poznałem go. Że to on
17-kilowy ciężarek utopił gdzieś tam na jakiejś z tych wysp, bo tutaj jezioro ma wyspy. I lina mu utonęła, próbował kotwicą, ale niestety nic z tego. Ale nie chciał powiedzieć gdzie, bo bym mu pomógł, ale nie chciał powiedzieć gdzie, ale tam podobno 5 metrów głębokości. O, ale fancik. Wow. Ale fancik. Oczywiście gwoździ dużo, ale to jest coś super. No to był ten, od pieca rączka, od drzwiczek do pieca. Na pewno. O, proszę Państwa, jest przepiękna wielka śruba. No, mega. Wiecie co, pojadę na złom od razu i może się uda sprzedać te rzeczy, znaczy nie wszystkie. Ale to w wiadrze może pójdę sprzedać. Ulala. Ale fajne. Co to jest? Jakiś wkręt taki dziwny. Bardzo mi się podoba, też go zostawię sobie. Piękny. Spójrzcie tutaj, ta rączka od pieca była chyba mosiężna tutaj, ten uchwyt? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Albo mosiężny, albo powlekany. Zostawić sobie to? Zostawię. Zostawię też. Mam drugiego grosza, czyli już dwa grosiki i do jednego z metali był przyczepiony taki haczyk miedziany. Miedziuszka wpadła. Spójrzcie na to. Wiaderko już prawie pełne. Będę pomału kończył. Oczywiście to jest pierwszy wypad. A tych wypadów tutaj będę miał... O, na pewno jeszcze kilka. Przepiękny gwóźdź kolejowy. Trzeci już chyba dzisiaj. I taka czekoladka. I śruby. I gwoździ sławy oczywiście. Dobra. Pierwszy dzień połowów będę kończył pomału. Tutaj jeden z ostatnich rzutów. Jeszcze zraz rzucę sobie. Ale chciałem pokazać, co tutaj dzisiaj nałowiłem takich najciekawszych fantów, najgrubszych. O, nie wiem co to jest, na przykład coś takiego. Mamy tutaj gwoździe kolejowe. O, raz, dwa, trzy, tak jak mówiłem. Hop, do wiadra. Blaszki, coś takiego. Porządny złom. No oczywiście tych gwoździ sporo też. O, ten jest okrągły akurat. Taki krzywulec. O, chyba najbardziej lubię takie rzeczy. Porządne złomy. Dobra. O, jest jeszcze taki, taka fajka. Jest grzybek nit. Piękny, chyba maślak. Nie, prawdziwek. Prawdziwek, na pewno. O, tutaj takie jakieś skobelki. Proszę Państwa. Tutaj te rzeczy sobie zostawiam. Czyli taki wkręt. Może ktoś wie, do czego mógł służyć.
uchwyt od drzwiczek do pieca, taką śrubę, oczyszczę sobie ją i dwa gwoździki, a to leci na złom. Ta rakieta też. Dobra, wychodzę z wody, bo tak bym mógł cały dzień. A trzeba unieść wiadro jeszcze. No, to teraz mnie czeka tylko 100-metrowa podróż do samochodu. O, 20 kilo na pewno jest. Zobaczymy, przekonamy się. Kierunek złomowisko znalazłem na mapie, nie jest daleko. Jeden pan polecił mi, z którym rozmawiałem nad jeziorem. Także zaraz zobaczymy, co to z tego będzie. I proszę Państwa, już wszystko wiemy. 25 kilo miałem złomu w 2 godziny i dostałem za to 23 zł, bo po 92 grosze mi policzyli tutaj. Pierwszy raz jestem na tym złomie w Ostródzie. Ja uważam, że zarobić 23 zł robiąc to, co się lubi, to jest super rzecz. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku, już niebawem. Patrzcie, jaki piękny samochodzik. Nysa milicyjna. Szkoda, że tak odchodzi tutaj ta farba. Ale ogólnie przepiękna. Przepiękna. Patrzcie, nawet czapka policyjna w środku jest. Wszystko jest. Delikwentów wieźli z tyłu, całkiem wygodnie mieli.